Siemaneczko, z tej strony Łukasz. Witam Was dzisiaj w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to film po niestety długiej przerwie. Ostatni film chyba pojawił się około miesiąca temu. Chciałem w tym roku dużo nagrywać filmów, zacząć od wiosny, cały sezon, ale niestety przez sytuację pandemiczną musiałem być 3 tygodnie prawie na kwarantannie, tak więc trochę plany zostały pokrzyżowane, ale dzisiaj chyba czwarty vlog na kanale. A jak widzicie, znany już Wam Fendt 312. Z przodu mamy maszt do big bagów, z tyłu mamy Niemkę załadowaną nawozem i dzisiaj ruszamy z nawozami pod kukurydzę. W końcu ładny dzień się u nas zrobił, bo tak to dzień w dzień deszcz, wiatr, a dzisiaj praktycznie letnia pogoda, bo jest coś koło 18 stopni. Teraz będziemy wyjeżdżać na krajową, starą krajową piątkę pomiędzy łączącą Poznań i Gniezno. Jak dogonimy, jeszcze zobaczycie, przede mną jedzie Łukasz z rozsiewaczem, zetorem. W zeszłym tygodniu na tym polu było orane. Odsyłam, w opisie będzie link do vloga, Łukasz nagrywał, orał fendem z pługiem i z bałem. Jeszcze go nie widzicie, ale ja już widzę, jedzie przede mną. Mamy 3 rodzaje nawozów. Z tego co wiem, będzie Korn Kali w dawce 150 kg na hektar, Saletrzak też 150 kg na hektar i NPK 300 kg na hektar. Ale to później się przejdziemy do Łukasza, do zetora, to Wam więcej opowie o zestawie, czym rozsiewa i co dokładnie rozsiewa. Mamy kawałek na pole, tam będzie kawałek 12 hektarów, ale to Wam więcej opowiem w dalszej części vloga i pokażę Wam, jak wygląda tutaj praca z tym masztem, który jest własnej produkcji. Także do zobaczenia później. Witam Was ponownie. Widzicie, pierwszy big bag już załadowany u Łukasza. Jedzie. Teraz przygotujemy sobie już drugiego. Na pierwszy ogień idzie luboplon kalium w dawce 150 kg na hektar. Tak tutaj sobie radzimy bez stura, własnej produkcji maszt do big bagów. Wyjdę sobie zaczepić. Prosta konstrukcja, jeden siłownik i daje radę. Jakoś trzeba sobie radzić. Podnosimy. Zamknę, żeby nie było lepiej słychać.
już je znasz. Tutaj, tak jak mówiłem w poprzedniej części, jest kawałek 12 hektarów. W zeszłym roku też tutaj była kukurydza. Na jesień tylko było przejechane talerzówką. Też był vlog właśnie stąd, tylko za drogą jest mniejszy kawałek, ale w tym roku tam teraz jest zasiany jęczmień. I w tym roku na raz było zaorane. Tutaj ciężki wał był przy pługu Campbell plus Crosskill. Jak już podjadę, to wejdę i wam pokażę, jak to wygląda. Też mieliśmy taki znak zapytania, czy wyjechać, czy nie, bo byliśmy jeszcze wcześniej sprawdzać, czy nie jest mokro, bo w nocy około 5 zaczęło lać, z tego co Łukasz mówił, ale wydaje się, że nie jest źle i jakoś to powinno pójść. Trzeba wykorzystać tę pogodę, której w tym roku u nas mało. Leciutki wiatr jest, ale mam nadzieję, że mnie będzie słychać. Tutaj poprzecza były przejechane tą talerzówką, z tym wałem gumowym. Widać, że jeszcze trochę od zwierzchu jest wilgna ziemia, ale już przesycha. Ładna pogoda. Tutaj jest właśnie po tym wale rabę. Jak widać, niby padało, ale się nie zapadam. Także ładne zagęszczenie jest po tym wale. No i tak jak mówiłem, trzy rodzaje nawozów tutaj mamy do rozsiania. I co tu jeszcze? Później się z wami jeszcze dogram. Tutaj pójdziemy do Łukasza zobaczyć, jak mu tam idzie, może coś opowie o zestawie. I dokładnie na pewno tutaj będzie kukurydza na ziarno, tak jak i też w zeszłym roku. No to co, widzimy się za chwilę już w zetorze. Widzicie, jesteśmy w zetorze. I teraz, panie prezesie, opowiadaj. No to może pytaj. No to opowiedz coś o zestawie. No zestaw jest to Zetor 7245. Rozsiewacz Amazone ZAM 1001, 1001 jak to woli, z nadstawką, pincetką. 1,5 tony ładowności, tak na ścisk powiedzmy. Osaletry, 1,5 tony nie wejdzie, czy też mocznika. Natomiast jeżeli chodzi o nawóz, właśnie taki gruboziarnisty, jak tak jak widzicie, sól potasowa, czy też polina, czy inne nawozy, to 1,5 tony tutaj będzie spokojnie. Na czwartym biegu jeździmy około 12 km na godzinę. No, nie wiem, tam zamrze, no. Może nie. Powiedz dokładnie, co rozsiewamy, bo tak pokrótce opowiedziałem, ale ty lepiej się znasz. No, wysiewamy nawóz pod kukurydzę Kalium Plus. Jest to zamiennik, powiedzmy, soli potasowej. 40% potasu, 4% siarki. Dodatkowo jeszcze nawóz oczywiście MPK, no, Lubopolska 3,5-10,20. Saletrzak 27%. Ci co wiedzą, sieją saletrzak, to wiedzą ile procent. W dawce 150 kg na hektar. Dawka zaniżona niż w zeszłym roku, z tego względu, że tutaj był włożony obornik. Około 30 ton na hektar. Stąd
też zaniżona dawka nawozów. Posiadane kukurydzy pamiętasz czy nie? Jeszcze nawet nie sprawdzałem jaka to jest. Jeszcze wszystko po mnie nie dojechała, nie? Także odmiany kukurydzy jeszcze nie powiem. To będzie u ciebie na kanale. Podejrzewam, że vlog będzie z jakichś siewów, o ile pozwolą nagrywać. A jak nie, to po prostu się przejdę po polu, pokażę zestaw. Chcesz coś jeszcze powiedzieć, czy nie? Co tu więcej mówić? To na razie się z wami żegnam. Najwyżej może jeszcze potem coś dogram z trasy. A jeśli nie, no to na razie. Pozdrawiam widzów Łukasza, trzymajcie się, na razie. Tak więc witam was po dłuższej przerwie. Jak widzicie, już jesteśmy z powrotem na trasie. Wracamy do domu. Mamy 16:40, to trochę ponad 3 godzinki nam zeszło na tych 12 hektarach. Teraz wracamy do domu i tam mamy jeszcze dwa małe kawałki, które będą pod kukurydzę na kiszonkę. Tam będziemy już kończyć. Także to na tyle w tym vlogu. I co? Do następnego filmu. Na razie trzymajcie się, cześć!